pierwszej literackiej, jaką jest średniowiecze. Trwało ono od V do XV wieku naszej ery. W epoce tej panował teocentryzm, czyli idea podporządkowania wszelkich dziedzin życia Bogu. Jednym z ciekawszych motywów literatury i sztuki tego okresu był motyw dans macabre, taniec śmierci. Był to alegoryczny obraz przedstawiający korowód ludzi wszystkich stanów wiedzionych przez kościół trupa. Obraz ten wyrażał równość wszystkich ludzi w obliczu śmierci. Do tekstu Jacka Kaczmarskiego muzykę skomponował Marcin Żmuda, ten młodzieniec przy fortepianie. Dans macabre. Karmić sny niespokojne, tych, co wkradać umieją.